Rynek soku pomarańczowego mamy już opanowany na poziomie firmy. W poprzednich odcinkach ustalaliśmy średnie koszty całkowite, średnie koszty zmienne i koszty krańcowe firmy produkującej sok z pomarańczy. Teraz rozważmy sytuację na poziomie rynku. Cofniemy się prawie na początek do krzywych podaży i popytu. Analizujemy zatem sok pomarańczowy Rynek soku pomarańczowego. Narysujmy jakieś dotyczącego krzywe popytu i podaży. Tu niech będzie cena za galon. Cena za galon. Przyjmijmy, że tu jest 1 dolar, tu jest 50 centów, a tu jest 0. Natomiast to jest oś ilości. Ilości wyrażonej w galonach tygodniowo. W galonach tygodniowo. Analizujemy cały rynek, więc tu będą miliony galonów soku. Miliony galonów tygodniowo jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Uprośćmy sytuację z poprzedniego odcinka. Załóżmy, że krzywa podaży soku pomarańczowego. Muszę być ostrożny. Krzywa podaży krótkookresowej. Załóżmy, że wygląda. wygląda tak. To krzywa podaży. Dotyczy całego rynku, wszystkich producentów. Aby wyprodukować choć ten pierwszy galon, muszą dostać za niego 20 centów, a za każdy kolejny muszą dostać więcej. Koszty krańcowe kolejnych galonów na rynku coraz bardziej rosną bo trzeba sprowadzać pomarańcze z coraz dalszych miejsc. Mamy więc krzywą podaży, czyli można ją tak traktować, krzywą kosztów krańcowych. Narysujmy teraz jakąś krzywą popytu. Załóżmy, że popyt wygląda tak. To bieżący popyt. Krzywa bieżącego popytu. I teraz dorzucę do tego dorzucę do tego cenę, przy której producenci soku pomarańczowego nie osiągają zysku ekonomicznego. Zysk ekonomiczny jest równy 0. Załóżmy, że to ta cena, będąca naszą ceną równowagi. 50 centów za galon, to cena, przy której zysk ekonomiczny jest zerowy. Napiszmy to. Zysk ekonomiczny jest równy 0. Dla przypomnienia, zerowy zysk ekonomiczny nie oznacza braku zysku księgowego. Przy tej cenie da się zarobić, po prostu są inne, równie opłacalne biznesy. Zarobek z produkcji soku jest równy kosztowi alternatywnemu podjęcia innej działalności. Gdy zysk ekonomiczny jest zerowy, czyli osiągany jest tzw. zysk normalny, ludzie wahają się, czy wchodzić w ten interes. Gdy zysk ekonomiczny jest dodatni, więcej firm chce wejść na ten rynek, a gdy zysk ekonomiczny jest ujemny, ludzie czekają tylko aż skończą się ich koszty stałe, amortyzacja sprzętu i kontrakty, po czym zwijają biznes. W naszej sytuacji ten punkt jest tutaj. Wymyślmy teraz parę scenariuszy. Załóżmy, że ukazują się wyniki badań naukowych, które z jakichś tam powodów, nie wiemy czy wiarygodnych, stwierdzają, że pomarańcze są niezdrowe. Gdy ta informacja się rozchodzi, co się dzieje z popytem? Otóż przy każdej cenie popyt spada. Przy każdej cenie popyt spada i nowa krzywa popytu wygląda, załóżmy, tak. W krótkim okresie mamy nową cenę równowagi i nową ilość równowagi. To była stara cena równowagi, zysk ekonomiczny był przy niej zerowy, a to stara ilość równowagi nieco ponad. 3 miliony galonów tygodniowo. Teraz mamy nową, niższą cenę równowagi. Niższą cenę równowagi wynoszącą jakieś 40 centów za galon i mamy nową, niższą ilość równowagi. Co się dzieje przy tej cenie? W krótkim okresie firmy chcą produkować, po prostu taki mają teraz koszt krańcowy. Mówiłem to już. W wielu odcinkach. Przy cenie równej kosztowi krańcowemu będą chętni do produkcji, lecz zakończą ją na ilości, przy której koszt krańcowy zrówna się z przychodem krańcowym, czyli z ceną. Zysk ekonomiczny zaczyna się jednak od ceny 50 centów, więc teraz, jeśli uzyskują 40 centów za galon, wpadną w stratę ekonomiczną, brak zysku. Nie osiągną tu zysku. A skoro nie osiągają zysku, to ten biznes nie ma dla nich sensu. Przynajmniej dla większości. Krótkookresowo produkcja wciąż ma sens, bo firmy chcą wykorzystać to, za co już zapłaciły, ale po pewnym czasie przy tak niskiej cenie, gdy firma zużyje maszyny, nie zainwestuje już w kupno nowych. Kontrakty pracowników nie zostaną przedłużone. Gdy wygasną zobowiązania, firma wycofa się z branży. A gdy firmy zaczną się wycofywać, zdarzą się dwie rzeczy. Wielkość podaży spadnie i w efekcie wzrośnie cena. Rynek przesunie się po tej krzywej, docierając do tego punktu. Gdy cena 50 centów zagwarantuje im zysk normalny, firmy przestaną uciekać z rynku. Ustali się nowa cena równowagi i nowa ilość równowagi w perspektywie długookresowej. Weźmy inny scenariusz. Tym razem gazety nie piszą, że pomarańcze są niezdrowe. Teraz piszą, że pomarańcze są bardzo zdrowe. Przedłużają życie i tak dalej. Wtedy przy każdej cenie popyt wzrośnie i uzyskamy nową krzywą popytu, wyglądającą. Wyglądającą tak. Ustali się nowa ilość równowagi i nowa cena równowagi. Teraz firmy. Jako, że cena jest wyższa niż ta, dla której zysk ekonomiczny jest zerowy, firmy zaczną osiągać dodatni zysk ekonomiczny, co będzie silną zachętą. Tutaj ludzie równie chętnie zajmą się tym lub czymś innym, a tutaj będą czuli silną zachętę, żeby wejść w tę konkretną działalność. Firmy zaczną więc kupować nowy sprzęt, zatrudniać nowych pracowników. W rezultacie wielkość podaży wzrośnie i cena spadnie. Po pewnym czasie punkt równowagi wróci na tę linię, a wtedy zniknie zachęta do wchodzenia w ten biznes, bo inne będą równie dobre. Widzimy więc, że w krótkim okresie równowaga ustala się na przecięciu popytu z podażą krótkookresową, a w długim okresie na przecięciu popytu z tą linią ceny, przy której zysk ekonomiczny jest zerowy. Dlatego te linie. Teraz definiuję to precyzyjnie niż w poprzednich odcinkach. Tę poziomą linię można traktować jako krzywą podaży długookresowej. Krzywą podaży długookresowej. Spójrzcie, co nam mówi. Że w dalszej perspektywie producenci zawsze są gotowi zapewnić dowolną wielkość podaży, dopóki mogą liczyć na normalny zysk ekonomiczny. Jeśli cena spadnie, firmy zamortyzują koszty stałe i przestaną widzieć sens w dalszej działalności. Niektóre znikną z rynku, wielkość podaży spadnie, cena wzrośnie i równowaga wróci na krzywą długookresową w tym punkcie. A jeśli cena wzrośnie, nowe firmy wejdą na rynek, wielkość podaży wzrośnie, cena spadnie i równowaga wróci na krzywą długookresową. Wróci na krzywą długookresową w punkcie jej przecięcia z nową krzywą popytu.